Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały Rady Miejskiej w Braniewie nr 33/200/01 z dnia 24 października 2001. Zmieniającej uchwały Rady Miejskiej w Braniewie nr 3/10/02 z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Bardzo proszę panią burmistrz o wytypowanie osoby. Uprzejmie proszę pana Marka Wynimko. Panie burmistrz, panie przewodniczący, szanowni radni. Na poprzedniej sesji uchwalona była zmiana do uchwał z 2001-2002 roku wskazująca miejsca sprzedaży, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych. Wydział Prawny i Nadzoru po otrzymaniu naszej uchwały, podjętej uchwały na poprzedniej sesji, wniósł zastrzeżenia co do wejścia w życie uchwały i na podstawie, a drugie zastrzeżenie dotyczyło nie wskazywania przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości aż takich szczegółów co dotyczących uzależnienia sprzedawanych napojów alkoholowych czy podawanych od zgody zarządców nieruchomości i nie była to kompetencja Rady Miejskiej. W związku z tym te dwa zastrzeżenia spowodowały, że dzisiaj wnosimy poprawioną uchwałę, na którą, której poprawki domagał się Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dziękuję. Tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Społeczna. Bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię. Dokładnie to jest tak, jak powiedział pan Wynimko, że te dwie uwagi dotyczące projektu uchwały zostały tutaj wprowadzone już na nowo i Komisja Spraw Społecznych przyjęła, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przechodzimy do wniosku wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieczytowanie w całości projektu tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana wiceprzewodniczącego? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 za. Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Braniewie nr 33/200/01 z 24 października 2001 roku, zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Braniewie nr 3/10/02 z 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Przechodzimy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta Braniewa. Pani sekretarz, tak? Tak, uprzejmie proszę panią Sylwię Cieciorę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, argumentację pani burmistrz przytaczałam na poprzedniej sesji, kiedy się zajmowaliśmy tym problemem. Myślę, że nie ma potrzeby, aby do tego wracać. Dodatkowo wskażę tylko, że wnioskiem z 16 kwietnia 2015 roku pani Iwona Kilarska zawnioskowała do Rady o odwołanie jej ze stanowiska skarbnika miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały państwo wszyscy mieliście. On był dyskutowany na komisji. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Komisja Spraw Społecznych po wprowadzeniu pewnych uwag odnośnie uzasadnienia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać w tej sprawie? Bardzo proszę pana przewodniczącego. Bezpieczeństwa również pozytywnie zaopiniowała
ten projekt po wprowadzeniu poprawek w uzasadnieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie podziękowania pani Iwony Kilarskiej, które kieruje na ręce przewodniczącego do wszystkich radnych. Szanowni państwo, na stanowisko skarbnika miasta zostałam powołana przez Radę Miejską w 1998 roku. Powołanie nastąpiło na wniosek świętej pamięci burmistrza Tadeusza Kopacza. Pełniąc funkcję skarbnika miasta, pracowałam także z burmistrzem Andrzejem Skorzyńskim, świętej pamięci burmistrzem Henrykiem Mrozińskim oraz z szanowną radą, której skład na przestrzeni lat się zmieniał. Z kilkoma państwa radnymi pracowałam przez kilka kadencji. W tym czasie wspólnie przyczyniliśmy się do rozwoju naszego miasta. Wykonaliśmy wiele inwestycji, które upiększyły Braniewo oraz wspólnie zrealizowaliśmy wiele cennych inicjatyw mających pozytywny wpływ na funkcjonowanie życia społeczno-gospodarczego naszego miasta. Inwestycje były realizowane nie tylko przy użyciu środków własnych, ale również z wykorzystaniem środków unijnych oraz środków pochodzących od instytucji komercyjnych. Jako skarbnik miasta pragnę poinformować, iż miasto jest w dobrej kondycji finansowej. Potwierdzają to dokumenty takie jak wieloletnia prognoza finansowa miasta Braniewa na lata 2015-2022, budżet miasta oraz sprawozdania budżetowe i finansowe za 2014 rok. Nadzór finansowy, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, również pozytywnie opiniuje dokumenty dotyczące finansów miasta Braniewa. Szanowni państwo, podjęłam decyzję o zakończeniu pewnego etapu swojej pracy zawodowej, dlatego pragnę wszystkim państwu bardzo podziękować za współpracę, a przede wszystkim z całego serca dziękuję za docenienie mojej 17-letniej, niełatwej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku skarbnika miasta. Serdecznie dziękuję szanownej Radzie, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych miasta, pracownikom Urzędu Miasta, a szczególnie pracownikom Wydziału Finansowego za wspólnie przepracowany czas. Dziękuję również mieszkańcom Braniewa za życzliwy odbiór mojej osoby w ciągu tych 17 lat. Wszystkim państwu życzę sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Iwona Kilarska, skarbnik miasta Braniewa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania wniosku pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o odrzucenie w całości treści projektu tej uchwały. Głosujemy wniosek pana wiceprzewodniczącego o nieodczytywanie w całości tego projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie odwołania skarbnika miasta Braniewa. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta Braniewa. Pani burmistrz. Również poproszę panią Sylwię Cieciorę. Szanowni państwo, pani burmistrz w dniu 14 kwietnia złożyła wniosek na ręce przewodniczącego rady o powołanie na stanowisko skarbnika miasta pana Piotra Piątkiewicza. Szczegółowe wymagania, które musi spełniać osoba powołana na to stanowisko, określa artykuł 54 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Pan Piotr Piątkiewicz spełnia wszystkie te wymagania. Podczas zwolnienia lekarskiego dotychczasowego skarbnika pani Iwony Kilarskiej przejął jej obowiązki i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie Wydziału Finansowego oraz zabezpieczenie finansowe Urzędu Miasta Braniewa, co daje podstawę do stwierdzenia, że sprawdzi się na tym stanowisku. Dodatkowo w tym okresie dał się poznać jako osoba niezwykle pracowita i kompetentna. Wykazał się olbrzymim zaangażowaniem oraz asertywnością, jeśli chodzi o sprawy finansowe, co daje gwarancję, że będzie stał na straży budżetu miasta. Ponadto posiada pełne poparcie pracowników Wydziału Finansowego. Jego awansowanie, a nie poszukiwanie kandydata z zewnątrz, zapewni ciągłość pracy Wydziału. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ta uchwała również była opiniowana przez Komisję Spraw Społecznych. Bardzo proszę o opinię. Komisja Spraw Społecznych, zapoznając się z uzasadnieniem oraz z przedstawioną postacią pana Piotra Piątkiewicza, pozytywnie opiniuje osobę pana Piątkiewicza oraz pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Szpigiel. Drodzy państwo, jestem bardzo ciekaw wyników tego głosowania. No mam nadzieję, że nastąpi tu jakaś konsekwencja, skoro nie ufamy osobie, która ma być nowym skarbnikiem w kwestii, którą już przegłosowaliśmy. No ufam, że wynik nie będzie jednogłośny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie radny, to oczywiście ta wypowiedź nie ma absolutnie związku z tym, co było mówione wcześniej. My głosujemy nad uchwałą już o powołaniu skarbnika. Ale oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, swojego zdania. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie powołania skarbnika miasta Braniewa. Tu mamy podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Na wniosek burmistrza miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku powołuje się pana Piotra Piątkiewicza na stanowisko skarbnika miasta Braniewa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Braniewa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dziękuję sali za właśnie tak entuzjastyczne i spontaniczne przyjęcie tej naszej decyzji. Panu Piotrowi oczywiście już wcześniej gratulowałem z racji samego wytypowania, a dzisiaj już oficjalnie gratuluję powołania na stanowisko skarbnika miasta Braniewa. Przechodzimy do punktu 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42 łamane na 208 łamane 98 Rady Miejskiej Braniewie z dnia 28 stycznia 1998 roku w sprawie przystąpienia miasta Braniewa do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, zmienionej uchwałą nr 3 łamane na 22 łamane 98 Rady Miejskiej Braniewa w Braniewie z dnia 9 grudnia 1998 roku. Bardzo proszę panią burmistrz, kto będzie przedstawiał? Poproszę panią Sylwię. Szanowni państwo, sprawa, którą się zajmiemy, to taka trochę zaszłość, ponieważ miasto przystąpiło do stowarzyszenia w 98 roku. Wówczas w uchwale wskazano jako przedstawiciela pana Wiesława Wejera, następnie zmieniono na pana Bolesława Tomkiewicza. Od tamtego momentu sprawa nie była rozpatrywana przez Radę. Z tego, co udało mi się ustalić, tak po prostu było, że miasto reprezentował burmistrz do tej pory. Nie było to uregulowane. W chwili obecnej pani burmistrz upoważniła zastępcę do tego, aby reprezentował panią burmistrz w stowarzyszeniu. I to wymagało, każda wizyta pana burmistrza wymagała upoważnienia od pani burmistrz. Dodatkowo zastępca został wybrany już na członka zarządu stowarzyszenia, dlatego chcielibyśmy, aby to zostało już uregulowane tak, jak być powinno, czyli uchwałą Rady Miejskiej, dlatego uprzejmie proszę o jej podjęcie. Dziękuję bardzo. Tym projektem uchwały również zajmowała się Komisja Spraw Społecznych. Bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych jest zainteresowany zabraniem głosu w tej sprawie? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do wniosku pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieprzyjęcie w całości projektu tej uchwały.
Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku o nieodczytywanie w całości tego projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 za. Przechodzimy do głosowania uchwały Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie zmiany uchwały nr 42 łamane na 208 łamane 98 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 1998 roku w sprawie przystąpienia miasta Braniewa do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, zmienionej uchwałą nr 3 łamane na 22 łamane 98 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 9 grudnia 1998 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane na 4 łamane na 14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Braniewie. Te projekty uchwał były Państwu wysłane i były dyskutowane i na komisjach. Nie, przepraszam bardzo. Zostały złożone do Biura Rady oświadczenia radnego Baryckiego o rezygnacji z pracy w Komisji Polityki Gospodarczej. Rezygnacja z pracy w Komisji Budżetu i Finansów radnego Dariusza Frąckiewicza oraz rezygnacja z pracy w Komisji Oświaty radnego Piotra Szpigiel. Jednocześnie zostały złożone do Biura Rady również oświadczenia radnych radnego Drozdowskiego, który wyraża wolę pracy w Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz oświadczenie o wyrażeniu woli pracy w Komisji Oświaty radnego Dariusza Frąckiewicza. I mamy stosowne projekty uchwały, które zostały Państwu przedstawione. Czy ktoś z pań i panów radnych ma jakieś uwagi co do tego projektu uchwały i chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Falkowski. Ja tylko gwoli przypomnienia zgłaszałem już na sesji kiedyś propozycję, nie pamiętam na której, by połączyć pewne komisje, żeby usprawnić pracę naszej Rady. Argumentowałem to tym, że są miasta nawet większe od naszego, jak Elbląg, które ma o jedną komisję mniej, czy chociażby są i takie samorządy, gdzie też jest 15 radnych, a trzy komisje w ogóle są, to bodajże tutaj w okolicy naszej Płoskinia, czy żebym się nie pomylił. Więc ja argumentowałem to w zasadzie tym, żeby usprawnić pracę Rady, bo wtedy, no chociażby, połączyć komisję taką jak przestrzegania prawa i spraw społecznych. Te komisje, czy w naszym powiecie, czy w Elblągu, można powiedzieć, brzmią jedna komisja zamiast dwóch i
Brzmi to w sposób następujący. Komisja Przestrzegania Prawa, Bezpieczeństwa Komunikacji i Spraw Społecznych. Po co jeszcze spraw społecznych rozdzielać, jak się okazało na ostatniej, chociażby teraz komisjach, że jedną sprawą zajmowały się właśnie te dwie komisje. Bezpieczeństwa prawa i spraw społecznych. Wydaje mi się, że to by było zasadne, żeby przynajmniej na początek te dwie komisje połączyć, ponieważ wcześniej mówiłem też o Komisji Oświaty i Sportu, ale to jakby nie przeszło na komisji, było głosowanie, nie będę się upierał, chyba że potem kiedyś przyjdzie taki czas. Zresztą jak widać w tej sytuacji też będzie potrzebna chyba Komisja Sportu oddzielna, jak nie zdołaliśmy połączyć basenu i z MOS-em, więc rzeczywiście tam będzie pewnie trzeba dobrze się przyglądać, więc jakby przy tym się nie opieram. Natomiast zgłaszam oficjalny wniosek mój, żeby do przegłosowania teraz przez Radę, no Rada może przegłosować, by zamiast dwóch komisji przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i komunikacji oraz Komisji Spraw Społecznych zrobić jedną w zapisie takim. Komisja Przestrzegania Prawa, Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Społecznych. Ja już pomijam nawet fakt, że to da pewne oszczędności i w przeciągu 4 lat to nawet tam dość takie znaczne, powiedzmy, ale bardzo proszę. Przepraszam, panie przewodniczący, można w kwestii bardzo formalnej. Proszę. Kwestii formalnej, panie przewodniczący. My w tej chwili rozmawiamy na temat projektu uchwały, który mamy przed sobą. To, co pan radny mówi, jest to raczej nie w tym miejscu, nie na temat. W sprawach różnych możemy się zatrzymać. Natomiast skupmy się nad projektem uchwały. Dziękuję. Ja jeszcze chcę powiedzieć tutaj panu radnemu Falkowskiemu i zresztą no, był na tych komisjach i wie, że ten temat, który przez pana był zgłaszany, na komisjach, może jeszcze nie wszystkich, ale był przedstawiany i był dyskutowany. I stąd też moje zdziwienie, że jeszcze budzą tu jakieś niepokoje i kontrowersje. Przecież tu wszyscy się wypowiadaliśmy na ten temat. I opinia większości radnych jest taka, jaką pan usłyszał na komisjach, gdzie to było dyskutowane. Więc pana wniosek jakby, tak jak tu, ja podzielam głos tutaj pana radnego Mroza, jest no nie w tym miejscu, bo my głosujemy nad uchwałą, chyba że pan chce coś tu zmienić w tych zapisach dotyczących uchwały. To wtedy ja rozumiem, no a jeżeli nie, no to bardzo proszę o złożenie. No właśnie w tej uchwale chcę, żeby zapis, bo tam uchwała dotyczy właśnie komisji, ilości. Ale zapis dotyczy zmiany zmian osobowych, a nie zmian nazwy komisji. No dobrze, no jak zwał, tak zwał, dobrze. Ale rozumiem, że pana wniosek Ja go zgłosiłem i on jest aktualny. Jakby. Także proszę pana przewodniczącego, żeby w stosownym momencie tym wnioskiem się zająć, bo nie może wniosek radnego być bez żadnej decyzji, prawda? Jest oczywiście. Wniosek, on musi być przegłosowany. Oczywiście. Niezależnie od w jakim momencie on musi być przegłosowany, nie może zostać bez przegłosowania. Tak jest. Jeszcze moja taka też prośba. Jeszcze moja prośba do pana radnego Falkowskiego, żeby ten wniosek był sprecyzowany, to jakby pan mógł go na piśmie za moment złożyć na to, żebym ja mógł go oczywiście bez pomyłki radnym w sprawach różnych przedstawić. Przechodzimy do głosowania wniosku pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieprzyjęcie w całości projektu tej uchwały. Głosujemy wniosek wiceprzewodniczącego o nieodczytywanie w całości tego projektu uchwały. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku o podniesienie. Dziękuję bardzo. 15 za. Przechodzimy do głosowania nad
uchwałą uchwała Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie zmiany uchwały nr 2/4/14 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2014 roku w Braniewie w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Braniewie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Bardzo proszę panią burmistrz o zabranie głosu. Szanowni państwo, ja bym chciała ustosunkować się do wszystkich pytań, ponieważ były bardzo zawiłe i rozległe pisemnie. Tylko na jedno pytanie odpowiem teraz ustnie. Mianowicie panu przewodniczącemu, w związku z pytaniem o obietnice wyborcze i puste słowa, nie zrozumiałam chyba za bardzo pytania, bo to pan był radnym kilka kadencji i chyba pan wie, że w związku ze specjalną strefą ekonomiczną zgłoszenia działek Braniewa były już w roku 2008, 2009, 2013 i 2014. Jeśli tematem był pan tak bardzo zainteresowany, to również pan powinien wiedzieć, dlaczego działki nie zostały przyjęte. Ja ze swojej strony nie rzucałam słów na wiatr i specjalna strefa ekonomiczna jest już tutaj przez nas rozpatrywana, ale przede wszystkim czynimy starania w związku z pozyskaniem inwestorów i rozmawiamy bezpośrednio z inwestorami, ponieważ możemy im pomóc niekoniecznie strefą ekonomiczną, a prawem miejscowym w ulgach. Dziękuję. Pani burmistrz, ja nie wiem, dlaczego pani wzięła to tak mocno sobie do serca i tak mocno, że niby ja tu atakuję panią osobę. Absolutnie nie atakuję. Moje stwierdzenie o pustych słowach i pustych deklaracjach dotyczy się tych wszystkich osób, które o tym głośno, niejednokrotnie mówili. Ja jestem również w gronie tych osób i dlatego też zasugerowałem i powiedziałem, jak ja bym to widział i bardzo bym prosił, żebyśmy jako miasto wystąpili z inicjatywą i ten wózeczek pod tytułem Specjalna Strefa Ekonomiczna, założenia, projekt, my, żebyśmy go ociągnęli. Bo widzę, że w każdej kampanii wyborczej ten temat jest powielany, powtarzany. Niejednokrotnie na ten temat różni ludzie zabierali głos i jakoś nie możemy i nie mamy siły przebicia i nie możemy tego tematu doprowadzić do końca. Chcę pani również powiedzieć, że rzeczywiście w poprzednich kadencjach na ten temat rozmawialiśmy. Ten temat nie został zakończony i dlatego mój gorący apel o to, żebyśmy tym tematem bardzo szczegółowo, dogłębnie, dokładnie się zajęli i o to właśnie bardzo proszę panią burmistrz. To ja jeszcze raz panu odpowiem, że ja startowałam w kampanii wyborczej po raz pierwszy. Po raz pierwszy taką deklarację złożyłam, a jak ja składam deklarację, to ja te deklaracje realizuję, a za pana program wyborczy albo kogo innego deklarację w życiu nie poniosę odpowiedzialności. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że przystępujemy wspólnie do tego projektu. Szanowni państwo, w sprawach różnych chcę państwa poinformować. Pani zakończyła swoją wypowiedź, tak? Więc na pytania radnych odpowiedzi będą pisemne. Zgadza się, panie radny Falkowski, zgadza się. O wniosek, ma pan rację, no lepiej na piśmie to złożyć, żeby nie było to na kolanie czy tak ad hoc. Ja się zapoznam, bo pan powiedział, że inne komisje pracują. Ja zapoznam tam, co mówiono, jakie opinie były i tak dalej z innymi. No i wtedy ten wniosek sformułuję, albo może nie, no bo może rzeczywiście nie ma takiej woli zupełnie, prawda? No to ja też to skomentuję i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu sprawy różne. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać głos w sprawach różnych? Bardzo proszę, pan radny Mróz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, otóż chciałem z przyjemnością poinformować, że bodajże formalnie
zgłosiłem w czwartek albo w piątek, nie pamiętam, zawiązanie się klubu radnych pod tytułem, nazwą Porozumienie Samorządowe. Stosowne dokumenty złożyliśmy u pana przewodniczącego. W skład klubu wchodzi pan radny Mateusz Barycki, pan Jacek Gawryś, pan Tomasz Klimczak, ja i pan Rzembrowski. Jesteśmy otwarci, chętnie zapraszamy do współpracy. Bardzo proszę. Można. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z pań i panów radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Barycki. Króciutko i w kwestii formalnej. Komisja Spraw Społecznych rozpatrywała wniosek pana Olgierda Falkowskiego. Wniosek został zaopiniowany 4 głosami negatywnie, 1 głosem za. Zatem przypominam tylko, bo wracamy z, taką z chęcią, opartą chęcią do tego samego, który już przerabialiśmy. Podejrzewam, że przewodniczący innych komisji, które już pracowały, też się mogą na tej chwili powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Cygan. Komisja Budżetu i Finansów również odrzuciła wniosek o zmianie ilościowej komisji problemowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych chce jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie ma, to ja państwa chcę poinformować, że mamy obowiązek do 30 kwietnia złożyć oświadczenia majątkowe. I o pismach, które wpłynęły do Biura Rady. To jest pismo Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe, o którym mówił wcześniej radny Mróz. Pismo prezesa zarządu spółki MPGK, pana Jerzego Karzyńskiego. Wpłynął wniosek wodociągów miejskich o przedłużenie dotychczasowej taryfy i tu już przy tym piśmie się z chwileczką zatrzyma. Z informacji, jaką uzyskałem w przerwie, prawdopodobnie będzie konieczność zwołania sesji na początku czerwca. Proponowany termin, tutaj z panią sekretarz rozmawialiśmy, to jest 2 czerwca, także bardzo bym prosił, żeby państwo radni, w maju nie będzie, dlatego bardzo bym prosił, żeby państwo radni już sobie ten temat zapisali. Kolejne pismo, jakie wpłynęło do Biura Rady, to jest pismo komendanta powiatowej policji w Braniewie w sprawie obchodów święta, znaczy przepraszam, obchodów 25 kwietnia na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej. Kolejne pismo. To jest pismo od wojewody warmińsko-mazurskiego. Kolejne pismo to jest pismo ze Związku Miast Polskich z regulaminem, tutaj wytypowaniem osoby do komisji problemowych działających przy Związku Miast Polskich. I ostatnie pismo, które wpłynęło, to jest pismo pani Anny Weidlejt w sprawie zagospodarowania państwowej stady ogierów w Braniewie. Wszystkie pisma, które państwo tutaj przytoczyłem, są do wglądu w Biurze Rady. I ostatnia rzecz to jest obchody i święto 3 maja. Bardzo proszę, żeby osoby, które chcą i mają ochotę być w poczcie sztandarowym, o zgłoszenie swoich kandydatur do Biura Rady. Czy ktoś z sali chce zabrać głos?
Jeżeli nie, to zamykam obrady 8. sesji Rady Miejskiej w Braniewie.